Witam Państwa serdecznie, Jakub Piórek, zapraszam na wydarzenia sportowe. W Krakowie o ostatnie punkty w tym roku powalczą piłkarze KGHM Zagłębia Lubin. Miedziowi w 21. kolejce Lotto Ekstraklasy zmierzą się z Wisłą Kraków. Wisła zajmuje 6., Zagłębie 8. miejsce w ligowej tabeli. Obie drużyny dzielą tylko 2 punkty. W ostatniej kolejce Miedziowi zremisowali bezbramkowo z Lechem Poznań. Wisła rozbiła w derbach Krakowiem aż 4-1. Aż tam wyjdziemy w bojowych, no będziemy chcieli przede wszystkim sięgnąć po 3 punkty. No nie udało nam się zbyt często tego dostąpić w tej rundzie. Chyba tylko jeden raz zrobiliśmy to w lidze w pierwszej kolejce i potem w pucharze na Krakowi. Także no... Ciężkie spotkanie na pewno z zespołem, który też jakieś swoje turbulencje przechodzi. Jedziemy po 3 punkty, jedziemy zagrać dobry mecz i wygrać go. Niedzielny mecz w Krakowie rozpocznie się o godzinie 18. W dniach 16-17 grudnia na torze Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie odbędą się ogólnopolskie zawody dzieci w łyżwiarstwie szybkim i Ty zostaniesz mistrzem. Przy okazji zawodów lubiński klub zaprasza najmłodszych do szkółki łyżwiarskiej. I zapraszam wszystkie dzieci, które chciałyby się nauczyć najeździć na łyżwach. Na krótkich, na długich, prawda? Zachęcamy, żeby 3 razy w tygodniu zajęcia odbywają się na lodowisku. Proszę wejść na stronę www.kuprumlubin.pl. Tam są terminy, kiedy, o której godziny te zajęcia się odbywają. 3 razy w tygodniu. Organizatorami zawodów są Międzyszkolny Klub Sportowy Kuprum Lubin, Zespół Szkół Sportowych oraz Regionalne Centrum Sportowe. Współorganizator to Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. Przyjadą zawodnicy z całej Polski i w tym samym czasie w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie powstała nowa hala 400-metrowa lodowa, odbędą się Mistrzostwa Polski w sprincie, gdzie będą startować od nas też zawodnicy. Na torze do jazdy szybkiej zobaczymy młodych adeptów w wieku 11-15 lat. W zawodach wezmą udział najlepsi młodzi panczyniści z całej Polski. Ostatni mecz w 2017 roku rozegrają siatkarki Olimpii Jawor. Jaworzanki na wyjeździe zmierzą się z SMS Szczyrk. Zawodniczki Olimpii do Szczyrku udadzą się podbudowane ostatnim pewnym zwycięstwem z katolickim parafialnym klubem sportowym Halemba. Tymczasem dla jaworskiej siatkówki idą coraz lepsze czasy. Od wielu lat już mamy kontakt z Olimpia, ale nie wiem, dlatego teraz zdecydowaliśmy na sponsoring i myślę, że Jawor, Olimpia jest bardzo znane i bardzo duży goście tutaj chodzą, bardzo duży ludzie tutaj kibicują i nie, dlatego warto tutaj finansować i pomagać. Ostatnie spotkanie w tym roku zostanie rozegrane w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku w sobotę o godzinie 15. To był sport. Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu.